Myślę, że to historyczny moment tutaj u nas na Pomorzu Zachodnim, bo pierwszy raz w gminie Rombino jest premier Rzeczpospolitej Polski, szef polskiego rządu. Wielokrotnie Państwo widzieli kolejnych premierów w różnych miejscach, ale bardzo dziękuję, panie premierze, że właśnie tutaj na terenach popegierowskich, na tych terenach, gdzie wielokrotnie w latach 90. i później. Nie pamiętano o osobach, które tutaj mieszkają. Dziś jest przedstawiciel, najwyższy przedstawiciel polskiego rządu. To jest symboliczne. Nelson Mandela, Nelson Mandela powiedział, że tam, gdzie bieda trwa, nie ma prawdziwej wolności. I w latach 90. i później, mieszkańcy tych ziem słyszeli o wolności. Ale nie o tej wolności ekonomicznej, której tutaj nie było. Nie było środków. Wiele osób żyło tak, że musiało kupować na zeszyt. I szanowni państwo, te wszystkie programy rządu Prawa i Sprawiedliwości. Bo z rządem Prawa i Sprawiedliwości można się nie zgadzać, można mieć różne poglądy. Ale to jest pierwszy rząd, który rozpoczął dla tych ziem rewolucję godności. 500 plus. Rządowy fundusz dróg. Pani wójt mówiła, że gdyby nie ten program nie byłoby możliwości realizacji drogi. Pierwsza taka inwestycja po 90 roku w gminie z rządowych środków. Nie byłoby takiej możliwości, gdyby nie te programy, które realizuje rząd Prawa i Sprawiedliwości. I teraz mamy kolejny program, program skierowany właśnie na inwestycje na terenach popegierowskich. Jak wielkie potrzeby są, to pokazuje liczba wniosków, która wpłynęła. I Szanowni Państwo, dziś w skali kraju 340 milionów złotych. To pierwszy krok do tego, aby rozpocząć te inwestycje, które zgłaszały samorządy w skali województwa zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego, bo to największe województwa, gdzie, były, gdzie są tereny popegierowskie, gdzie były pegiery. Do tych województw trafi po 47 milionów złotych w ramach tego naboru, który dzisiaj zostanie ogłoszony. Kolejne województwa Wielkopolska, Pomorskie, Lubuskie, ale otrzymają z tych środków, z tego naboru wszystkie województwa Rzeczpospolitej. I szanowni Państwo, nie zawsze jest możliwość, żeby sfinansować 100%. Bardzo dużo wniosków, więc wojewodowie, którzy rekomendowali te. Inwestycje, które dzisiaj otrzymają środki na realizację, starali się tak to podzielić, żeby można było etapować niektóre inwestycje. Starali się to tak podzielić, żeby te gminy, które są najbiedniejsze, dostały trochę więcej niż inne. I przede wszystkim te środki mają służyć społeczności popegierowskiej. To nie są pieniądze na renowacje. Starówki chociaż pewnie to też jest ważne, ale to są pieniądze przede wszystkim proszę państwa na takie inwestycje jak drogi. Bo kto tutaj jeździł po drogach, to wie jakie są potrzeby. Przykład inwestycji z naszego regionu, która dostanie dofinansowanie w gminie Biesiekierz. Mieszkańcy dwóch miejscowości Świemino-Parsowo. Przez lata gminy nie było stać na to, żeby poszerzyć drogę. Strach po tej drodze jeździć, szczególnie w zimie, gdzie dzieci dojeżdżają do szkoły busami, a co dopiero jeszcze iść poboczem tej drogi. I tam środki popłyną z funduszu właśnie dla terenów popegierowskich, żeby ta droga była na miarę XXI wieku. Ale to także inwestycje w kanalizację, inwestycje, jakich tutaj w wielu miejscach brakuje. I szanowni państwo, także niedaleko stąd, w powiecie drawskim, w gminie Czaplinek w Siemczynie jest realizowana taka inwestycja. Ale brakowało 2,5 miliona złotych, żeby ją dokończyć, bo trzeba było wybrać, komu tą kanalizację się zrobi, a komu nie. Dzięki tym środkom z funduszu dla terenów popegierowskich całe Siemczyno zostanie skanalizowane. To także inwestycje w infrastrukturę sportową, tak jak tutaj w Rąbinie, nowe. Boisko. To także inwestycje w świetlice. Często brakuje takich miejsc na terenach miejscowości, gdzie mieszkańcy mogą się spotkać, zintegrować miejsc kultury. Przykład gmina Polanów, typowo Popegierowska miejscowość Domachowo. dwa miliony wsparcia z rządu na to, żeby powstała tam nowoczesna świetlica, droga, która będzie prowadzić do tej świetlicy, do osiedla popegierowskiego, żeby mieszkańcy. Nie musieli gdzieś mówić, że tam jest, a u nas nie ma. Oczywiście, tak jak powiedziałem, wszystkich inwestycji nie da się zrealizować. Pan premier zapowiedział, że w ramach Polskiego Ładu dalej ten program będzie realizowany. I szanowni państwo, mam nadzieję, że kolejne takie inwestycje będą realizowane właśnie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. W ramach Polskiego Ładu także. Jest wpisana droga życia dla tego regionu, czyli droga S11. I za to chciałbym w tym miejscu, będąc dzisiaj na Pomorzu Środkowym, panie premierze, podziękować. Wiele lat czekaliśmy na drogę łączącą Koszalin, Szczecinek, Piłę z Poznaniem i dalej na Górny Śląsk. Jak już mówimy o Polskim Ładzie, to jest niezwykle ważna inwestycja dla naszego regionu. W przeciągu miesiąca będzie wbita łopata pod pierwszy odcinek do Bobolic. Przez lata nie było finansowania. Kolejni, kolejne rządy obiecywały, że ta inwestycja będzie realizowana. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zarezerwował środki na pierwszy odcinek i teraz gwarantuje środki na kolejne odcinki. I za to, że te tereny, które przez lata były niedofinansowane, zapomniane, że Sąd jednym wielkim miejscem inwestycji Rządu Prawa i Sprawiedliwości, panie premierze, jako poseł Ziemi Koszalińskiej, jako poseł Ziemi Popegierowskiej. Bardzo serdecznie dziękuję.